Drodzy, zamknijmy się w tym niesamowitym wnętrzu. O, przycięłam sobie sukienkę. Uwaga! Jak to się otwiera? Cześć, tu Kasia Frenz, motokajna.pl. Witam Was z salonu McLaren Warszawa. Jest to jedyny salon tej brytyjskiej marki w Polsce. Jak wiecie, McLareny są produkowane w Wielkiej Brytanii, w Woking. Są produkowane ręcznie, więc są to naprawdę unikatowe, można powiedzieć, sprzęty. Do tej pory znane głównie z torów F1, bo przecież wiadomo, że pierwszy McLaren pojawił się w 1981 roku właśnie na torach Formuły 1 i to było na wozie z włókna węglowego. A teraz mamy prezentację niesamowitej nowej rodziny, która trochę przełamuje ten trend, że są to samochody wyłącznie na tory wyścigowe. I pojawiła się rodzina modelowa Grand Tourer. I takie właśnie auto stoi za mną. Już za chwilę opowiem Wam więcej o nim. Jak wspomniałam, 81 rok to można powiedzieć debiut McLarena, model MP4, który startował w Formule 1, nieźle tam namieszał. W związku z tym poczyniono pewne kroki, aby pojawiły się te samochody na drogach. I w 93 roku pojawił się taki model, znany bardzo już nazwa, można powiedzieć kultowa, McLaren F1. I właśnie można było nim normalnie podróżować po ulicach, po drogach publicznych. Ale niestety nadal to był bardzo twardo zawieszony samochód, którym trudno byłoby się wybrać na jakiś dłuższy wypad. No i McLaren poszedł po rozum do głowy, można powiedzieć. Reaktywacja marki w 2010 roku zaowocowała tym, że mamy tych McLarenów już naprawdę sporo. Zerknijcie zresztą na filmik na YouTubie, na kanale Motokainy. Jest taki filmik o McLarenie 600 LT. I moi drodzy, to jest właśnie taka stricte sportowa kupeta z bardzo mocnym silnikiem. Tutaj, w tej nowej rodzinie GT, chodzi o troszeczkę coś innego. Przede wszystkim o komfort. Owszem, nadal jest to sportowa maszyna z wyścigowym DNA, ale można już bardzo komfortowo nim podróżować. Bardzo to trochę przesadziłam, ale takie jest założenie, że bardziej komfortowo niż w tych konwencjonalnych McLarenach. Po na przykład miejskim gąszczu można spokojnie zaparkować, można nawet przejechać progi zwalniające, ale o tym za chwilę. Wspomniałam o progach zwalniających nie bez przyczyny, a to dlatego, że McLaren chwali się, że właśnie GT pokona je porównywalnie do samochodów osobowych, a lepiej niż te konwencjonalne supersportowe McLareny. Przede wszystkim zastosowano tutaj zawieszenie aluminiowe ultralekkie, które z podwójnym wahaczem zresztą, które można regulować, bo jest ono hydrauliczne. Mniej więcej w zakresie 3 do 5 cm się unosi ten przód i przez to spokojnie możemy pokonać jakieś nawet wyższe progi zwalniające. Mamy też tutaj krótszy zwis, co też ułatwia pokonywanie jakichś przeszkód typu właśnie kolejny czy jakieś nierówności miejskie. Ciekawostką są na pewno koła. Otóż mamy tutaj 20 cali z przodu, 21 z tyłu. Te obręcze są 15-szprychowe. Wszystko mamy obute specjalnie zaprojektowane opony Pirelli P0, właśnie dedykowane do tego modelu. Przechodząc do tyłu, popatrzcie, w ogóle ta linia jest niesamowicie piękna. Tutaj mamy bardzo takie muskularne zderzaki, w których mamy wielkie wloty powietrza, aby po prostu chłodzić ten centralnie zamontowany silnik. Mamy tutaj oczywiście napęd na tył, a jak zobaczycie jeszcze z tyłu, to tutaj są też piękne, że tak powiem, elementy, łącznie z tym zintegrowanym z nadwoziem, z karoserią, takim zadziornie zadartym spoilerem, bardzo masywnym dyfuzorem, no i wielkimi podwójnymi oczywiście końcówkami wydechu. To cechuje taką opcjonalną wersję sport. Jak to w prawdziwym Grand Tourerze wypada, żeby taki samochód miał spory bagażnik. I taki tutaj jest. Otwiera się tutaj przyciskiem przy kierownicy.
Co kryje? Kryje mniej więcej 420 litrów pojemności. Możemy tutaj, słuchajcie, zapakować nawet narty, dwie pary o długości 185 cm każda, także naprawdę jest to sporo przestrzeni. Uzyskano to między innymi dlatego, że troszeczkę przekonstruowano tutaj lokalizację pewnych układów, na przykład układ wydechowy jest nieco niżej. No i oczywiście wzdłużnie i centralnie zamieszczony silnik też pomaga wygospodarować trochę przestrzeni. Tu jest ciekawostka w tym bagażniku. Otóż jest on wyściełany taką specjalną wyściółką, Super Fabric to się nazywa. To jest materiał, który, wyobraźcie sobie, stosuje NASA. Nie można praktycznie nic z nim zrobić, a bardzo ładnie wyczyścić. Nie zadrapiecie go, nie wypłowieje na słońcu, będzie dalej wyglądał przez wiele lat tak samo, a jednocześnie jest bardzo łatwy do umycia, wyczyszczenia. Także taka ciekawostka. No i oczywiście z przodu mamy też pod maską mamy 150-litrowy schowek, no bo trudno powiedzieć, że to jest bagażnik, czyli łącznie tej przestrzeni bagażowej jest 570 litrów, no a to spokojnie już można się zabrać na jakieś dłuższe nawet wakacje. Nadwozie mierzy 4 ponad metry, grubo ponad, więc jest dość długie, nawet dłuższe niż te standardowe McLareny. Jest też niskie, 1,20 m mniej więcej wysokości, ale wsiada się tu o dziwo zdecydowanie lepiej niż na przykład do 600 LT. Oczywiście kobiety w spódnicach muszą zastosować pewną metodę na to, mianowicie tak. Najpierw pupa, potem nogi, żeby było z gracją. No i moi drodzy, co mamy tutaj? No przede wszystkim może kilka słów o silniku, bo jest on tutaj bardzo ważny, a mam go właśnie za plecami. Otóż moi drodzy, napęd na tył, silnik wzdłużnie centralnie zamontowany, o pojemności 4 litrów, podwójnie doładowany, V8 rzecz jasna, o mocy 620 koni mechanicznych i to dostępne w bardzo takim fajnym zakresie 5,5 tysiąca do 6,5 tysiąca obrotów na minutę. Moment obrotowy 620 Nm, dostępny dość wysoko, ten maksymalny, natomiast 95% już jego jest dostępna powyżej 3000, także bardzo fajny, szeroki zakres. Myślę, że tu naprawdę czuć to przyspieszenie, no ale szczerze mówiąc nie jest super fajne. 9 sekund co to jest? Tylko to jest 9 sekund do 200, moi drodzy, a do setki to jest 3,2. Fajnie, nie? To już naprawdę motocyklowo można się poczuć w takim samochodzie. Sądzę, że brzmi niesamowicie, zwłaszcza właśnie z tym opcjonalnym układem wydechowym. Wreszcie siedzimy w tym pięknym wnętrzu. Moi drodzy, dlaczego ono jest piękne? Po pierwsze, i to jest opcja, ten cały program, który w Rolls-Royce nazywa się Bespoke, w BMW Individual, tak, w McLarenie ten program nazywa się MSO. Zerkam, bo tam za mną jest mnóstwo opcji, które można dorzucić do tego samochodu, a tu jest w sumie ich niewiele. Między innymi jest to właśnie taka podwójna, dwukolorowa tapicerka, która rozświetla to wnętrze. Zwykle te McLareny są jednak ciemne, takie dość klaustrofobiczne, no ale nie oczekujmy więcej od samochodów właściwie na tor. Tutaj zrobiono wszystko, żeby to wnętrze przeszklić, żeby było jasno, żeby było po prostu miło i uzyskano to między innymi tym, że zastosowano takie przeszklone słupki C, także tutaj wpada dużo więcej światła niż normalnie. Po drugie mamy tutaj szybę tak zwaną inteligentną, która ściemnia się lub rozjaśnia. No i moi drodzy, jest tu naprawdę bardzo przytulnie, można powiedzieć, a nie ciasno. Dalej jest to wnętrze bardzo minimalistyczne. Do mnie bardzo przemawiają takie samochody, które nie są przeładowane różnymi atrakcjami, jak się mówi, wodotryskami, a nadal jest funkcjonalnie i wygodnie. Popatrzcie, te samochody są właściwie samochody. Te fotele są kubełkowe, bardzo dobrze przypuszczam, że trzymają w zakrętach. No nie jeździmy tym samochodem, także nie mogę Wam tego opowiedzieć, ale domyślam się, że to wszystko po to, że jeżeli ktoś jednak zechce pojechać na tor, a jest taka możliwość, bo są tutaj specjalne tryby do tego typu jazdy, to będzie miał na pewno pełen komfort, tak jak w kubełkach, a jednocześnie te fotele są
elektryczne, co się jednak nie zdarza w tych konwencjonalnych McLarenach, albo jest to w opcji, i są ogrzewane. To też jest, no można powiedzieć, taki gadżet w tego typu samochodzie. Natomiast najfajniejsze moim zdaniem, co tutaj się pojawi już pod koniec 2019 roku, bo te samochody oczywiście można już zamawiać, ale odbiór będzie pod koniec roku, to to, że można zamówić go na przykład ze skórą Napa, ze skórą naturalną albo Alcantarą, ale, i to pierwszy raz na świecie w seryjnie produkowanym samochodzie się pojawi, ta pizzarka może być kaszmirowa. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, ta tkanina właśnie na fotelach, czy być może tutaj na boczkach drzwi i na desce również. To może być naprawdę ciekawostka. Ale jak się jedzie w długą trasę, to oczywiście potrzeba nam mnóstwo różnej drobnej przestrzeni, że tak to nazwę. Potrzebne są po prostu schowki. W takich samochodach praktycznie nie występują. Nie uświadczycie tutaj, no nie wiem, schowków na wodę 1,5-litrową. Nie będziecie mieć przepasnej jakiejś przestrzeni, żeby powrzucać gadżety. Ale tutaj mimo wszystko wygospodarowano trochę przestrzeni. Mamy aż 3 takie cup holdery, które przytrzymają nam napoje. Mamy tu nieduży, ale jednak schowek i mamy tutaj wejście USB. Tutaj jest taki slot zapalniczkowy zwykły. Tutaj zresztą możemy sobie zagospodarować te cup holdery przecież tak jak nam się podoba i mogą tutaj być na przykład smartfony. Tu mamy siatkę, która też nam coś przytrzyma. Tu, jeśli dobrze widzę, chyba... Aha, jest taki malutka taka szufladka, w którą możemy coś wsunąć. Mamy także lustereczko, powiedz przecie, które trzeba po prostu wysunąć i jest oczywiście u pasażera również. I z takich ciekawostek, popatrzcie, nawet tutaj ukryto schowek, tego tak dobrze nie widać, ale hops, całkiem głęboki i moim zdaniem idealny właśnie na trzymanie na przykład telefonu. Poprzez Bluetooth możemy go podłączyć do systemu multimedialnego. On jest właściwie taki sam jak w większości, nie wiem, Porsche'ów, Audi i tak dalej. Czy powinnam rzec raczej bardziej samochodów premium. Ale tutaj ten system jest bardzo rozbudowany. Przed oczami kierowcy jest ekran o przekątnej 12,3 cala. Czyli dostawca ten sam jak u wszystkich innych samochodów, producentów samochodów. No i oczywiście możemy go tutaj dowolnie konfigurować, to jest już można powiedzieć znane rozwiązanie. Tutaj jest mniejszy 7-calowy, na którym wszystko jest dotykowe, możemy tutaj oczywiście sterować audio, nawigacją. Ta nawigacja oczywiście dostarcza informacji także o na przykład korkach, w czasie rzeczywistym to się wszystko dzieje. No ale co najciekawsze to oczywiście jazda tym samochodem. Tu niewiele się zmieniło jeśli chodzi o porównanie do McLarena 600LT. Czyli standardowo drive, neutral i cofanie. Oczywiście przy cofaniu mamy widok, zdaje się tutaj się pokazuje nawet kamera cofania. Mamy launch control rzecz jasna i mamy tryby 3, komfort, sport i track, które mówią wszystko. Oczywiście na tym komforcie podobno jeździ się bardzo, bardzo komfortowo, mimo nierówności miejskich, no bo w końcu do tego ten samochód jest przeznaczony. Ten program, o którym wspominałam, to MSO. Popatrzcie, ile tutaj jest różnych kombinacji do wyboru. To wszystko stanowi niestety ostatecznie o cenie. Ten samochód kosztuje w podstawie 237 500 euro. No i cóż, to jest przy dzisiejszym kursie niewiele ponad milion, jakieś 400 000 z groszami powyżej miliona. Pomyślicie, że to drogo, ale to jest cena wyjściowa i naprawdę ludzie, którzy kupują te samochody, dorzucają do nich dużo więcej, także one ostatecznie kosztują znacznie drożej. Ten samochód, można powiedzieć, że jest kompletnym samochodem supersportowym. Dostajecie za tę cenę auto, którym z powodzeniem wjedziecie na tor i zadacie szyku w mieście, a jednocześnie pojedziecie na dłuższe wakacje. Jest wykonany w każdym detalu po prostu perfekcyjnie.
No i zobaczcie, jakie linie ma to nadwozie. Naprawdę każdy, nawet nie fan motoryzacji, zawiesi na nim oko, bo wygląda po prostu przepięknie, nawet w tym granatowym kolorze.